Liturgia Słowa w czasie Adwentu, zwłaszcza tej pierwszej części Adwentu, daje nam do rozważania fragmenty księgi proroka Izajasza. Izajasz jest jednym z tych proroków, którego słowa, którego proroctwa w większości tyczą się Mesjasza. I wszystkie te proroctwa spełniają się na osobie Jezusa z Nazaretu. Prorok Izajasz zapowiada czasy mesjańskie. Dlatego tak bardzo te fragmenty, które w tych dniach czytamy i słuchamy podczas mszy świętej, pasują do naszego oczekiwania. Tak bardzo są nam potrzebne do tego, żeby się dobrze przygotować nie tylko na te nadchodzące święta, ale przede wszystkim na powtórne przyjście Chrystusa. Izajasz zapowiada dzień, w którym wszystkie ludy i narody zgromadzą się na świętej górze w Jerozolimie, pod jednym sztandarem. I tym sztandarem, tym znakiem, który gromadzi wiele ludów, myślę, że być może już prawie wszystkie ludy całego świata, chociaż są jeszcze ludzie w społeczności, które jeszcze nie usłyszały o Chrystusie, ale tym sztandarem jest znak krzyża, chrześcijaństwo. Jest tą nową społecznością, Kościół, jest tą wspólnotą ludzi, ludem Bożym, który gromadzi się wokół Chrystusa. I to na nas spełniają się te proroctwa, które wypowiada prorok Izajasz. Patrząc, rozważając, czytając proroctwa Izajasza, starajmy się nabrać ducha, tak jak wzywa nas w jednym z fragmentów swojego proroctwa Izajasz. Nabrać ducha, odwagi, podnieść głowę, bo nasze zbawienie już jest blisko, bo Pan niebawem nadejdzie.